Witam wszystkich, to jest base tour naszej gildii. Przywitaj się, MacGors. Siema. No i chcieliśmy dzisiaj przedstawić naszą śliczną gildę, bo ładnie wydezajnowali za nas dzisiaj. I w sumie zaczniemy od prawej strony. Jak widzicie, parę dziur po atakach. Idąc dalej, mamy ładne zejście do kuboida. Już nie, a w sumie pokażę jeszcze na zewnątrz, żeby nie było. Oj, oj, tutaj nam, no nie dokończyliśmy, drewna jest. Ty creepera mamy w bazie. Jest. Chodź, co ty, patrz, no to bo... Schodząc na dół mamy wyższe stopnie logiczne, czyli skrzynki, trochę stołniarki, trochę wszystkiego. Jest, skarcie tu wbili, czekaj. No cię wbili, wyszli. Tam nie wbili, patrzyłem. Oczywiste właśnie jest. Przechodząc dalej, schodzimy po naszych majestatycznych schodach, które są za enchantem. Stołniarką mówił, stołniarkę rozkopię. A, stołniarkę rozkopię. Oj, spadłem. Dobra, no to schodzimy po schodach. Moment. O, patrz, jak wpadłem. I mamy tutaj tajny pokój z beaconem. Tu jest beacon. Postaw beacona, żeby nie było, że nie ma. Jest beacon. Też nasze tajne skrzynki oczywiście. Dużo setów, tu ogólnie 4-6 skrzynek setów jest. Znaczy teraz nie ma, nie wiem czemu. Co się stało? Tu trochę potek wszystkiego. Dalej brodawki, niebrodawki, pociarka. Tutaj też sety były ukryte. I co? No i to tyle z tego base toura w sumie, myślę. A ty co powiesz, Horski? No i co? No chcieliśmy po prostu przedstawić naszą bazę fajną. A warto zaznaczyć, że takie designy się robi tylko jak nikogo online nie ma. Dokładnie, dokładnie. Warto zaznaczyć, że nikogo online nie było, jak się ten design zrobił sam. Ale i tak wpisało się GZ, jak się podbiło gildię, tak? Bo dwa serduszka mamy, podkreślę, też info. Patrzcie, dwa serduszka mamy. Więc pozdrawiam serdecznie kolegów, którzy nam w tym pomogli. Podam tutaj, że nam to nie przeszkadza. Nie jest mi smutno przez to, co zrobiliście. Bo to jest chwila roboty, chłopaki. A wy co chwilę zmieniacie kuboida, jak wam coś takiego się stanie. No to... No, nie jest nam smutno. Tyle wam powiemy. Co nie, Horskacz? Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my god.